Policja, wyłaź! 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 Dobra, czekaj, już idzie Fajna za chłopy, fajna. TV Podkarpacie.pl. Tak w pigułce wyglądały międzynarodowe ćwiczenia ratownicze wieńczące projekt pod nazwą Polsko-Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej Zielone Bieszczady 2014. Poligonem doświadczalnym był niedokończony ośrodek zdrowia w Zagórzu. Ten budynek dzisiaj będzie służył nam jako budynek szkoły. I na początku przeprowadzimy akcję ewakuacji części uczniów szkoły w związku z tym, że w budynku pojawi się grupa przestępcza, grupa, która zajmuje się rozprowadzaniem narkotyków, a to element, z którym jako społeczeństwo również bardzo często się spotykamy. 14 uczniów, 4 uczniów pozostało w szkole, najprawdopodobniej na górnych kondygnacjach. Później chcielibyśmy pokazać właśnie wypadek komunikacyjny. To, z czym bardzo często się spotykamy, to, co bardzo często realizujemy. Ale dodatkowo włączamy tutaj siły policji, siły Straży Granicznej, którzy zademonstrują nam swoje metody działania, jak postępować z ludźmi, którzy negatywnie są nastawieni do naszego społeczeństwa, którzy przenikają i chcą osiągnąć swój cel, niekoniecznie dobry dla ogółu. Policja, wyłaź! 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 Nie stąd! Na ziemię! Nogi szeroko, pięty do wewnątrz! Patrzcie w drugą stronę, w drugą! Wszyscy spokojnie! Czysty bagażnik! Zabieramy, siadaj! Noga, głowa nisko! Stawaj! Nie ma, stawaj! Proszę pana kapitana Mariusza tutaj o to, żeby skomentował działanie swoich. Proszę państwa, funkcjonariusze Straży Granicznej podniosły wspólną służbę przyczynę. Dobra, jedno, drugie, to. Tutaj otarte, to są.
zakładanego na aucie, proszę wykonać. Chodź. Po wypadku masowym przechodzimy do działań gaśniczych. Doskonałe miejsce, bardzo skomplikowane. Przeprowadzimy nasze sztandarowe działanie strażackie. Będziemy próbowali ugasić pożar, będziemy próbowali wydobyć ludzi, którzy w środku będą się znajdować. Ja już teraz zakładam, że cel zostanie na pewno w 100% osiągnięty. Może taka ilość ekipatorów nie dopuszcza do niebezpiecznego i pożar zostanie bardzo szybko ugaszony. Wchodzimy. Podsumowaniem wszystkiego będą działania wysokościowe, ratownictwo wysokościowe, do którego włączymy strażaków, naszych kolegów strażaków z Ukrainy, z Lwowa, konkretnie studentów, którzy kształcą się na strażaków i będą kiedyś tworzyli kadrę oficerską Republiki Ukrainy. W normalnych warunkach sanowskich myślę, że wykorzystalibyśmy ratowników GOPR-u, wykorzystalibyśmy strażaków OSP i PSP. Można na działo? Proszę Państwa, pierwszą zakrzę, którą było dla nas na podmiotu zobaczył.
Te ćwiczenia są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Służby sobie wzajemnie pomagają, współpracują z sobą. Było to widoczne podczas ewakuacji rannych, podczas zatrzymania osób niebezpiecznych. Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, GOP, również kadeci ze Szkoły Pożarniczej w Lwowie. To wszystko po prostu daje nadzieję i pokazuje, że ratownicy na całym świecie służą ludziom swoimi umiejętnościami i pomagają jak najbardziej. I liczę, że w momencie, kiedy będzie potrzeba, to ci ludzie, którzy właśnie pokazali to, co potrafią, będą temu społeczeństwu naszemu mogli pomóc i na pewno zrobią to profesjonalnie i jak najlepiej. My bardzo wdzięczni polskiej stronie za zaproszenie dla участі у даних навчаннях. Щорічно ми активно приймаємо участь і тут буде продемонстровано українською делегацією рятування робіт з верхніх поверхів будівель та споруд. Щорічно в Україні виникає близько 60 тисяч пожеж, де люди опиняються в складній ситуації при пожежах. Тому великий акцент уваги ми приділяємо рятуванню робіт якраз при пожежах з верхніх поверхів будівель та споруд. Сьогодні наше рятувальне відділення якраз продемонструє рятування з використанням спеціального альпіністського спорядження. Страж Państwowej Straży Пожарних на Подкарпаттю мають дуже добре випосажений спрент, дякі закупам, які були чинені в останніх роках. Не маємо ще чим встидіти, якщо ході о край. Мисля, що вишколені теж єстесьми добре, бо то показують всякого роду акції, які проводимо на терені воєвуства. А є їх немало і буде, напевно, ще більше. Ще в біжучому року закупуємо спрент вартості 12 мільйонів злотих з фундушу Marszałka, jeśli chodzi o program Unii Europejskiej. Będzie to wysokospecjalistyczny sprzęt, którego do tej pory nie mieliśmy. Na przykład samochód dla płetwonurków, dla grupy wodnonurkowej, którą mamy bardzo silną grupę. Uczestniczymy w tych ćwiczeniach zespołów reagowania kryzysowego, obrony cywilnej we wszystkich powiatach tu bieszczadzkich. Natomiast no, ten wymiar jest szczególny, bo inicjatywa tutaj z Zagórza jest dla nas o tyle korzystna, że możemy także swoich ratowników certyfikować w zakresie uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy. Współpracujemy z policją w zakresie wymieniania się doświadczeniami, wykorzystywaniem naszych ludzi, ponieważ jeżeli zachodzą takie okoliczności, potrzebny jest psycholog, to nasz psycholog wykonuje zadania zlecone przez komendę policji. Zdarzenia tego typu mogą wystąpić wszędzie, również w więzieniu. Co prawda są one wtedy bardzo groźne, ale na co dzień mamy często do czynienia z takimi mini negocjacjami, gdzie trzeba osadzonym tłumaczyć, dlaczego są podejmowane takie, a nie inne decyzje, a musimy sobie zdawać sprawę, że są to osoby, które w ściśle zamkniętym, izolowanym otoczeniu zachowują się również w sposób często taki niezbyt racjonalny, co na wolności nie ma miejsca. Dzisiejsze ćwiczenia są podsumowaniem projektu Polsko-Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej, które realizowaliśmy w ramach Krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to też swoiste takie podsumowanie naszego 4-letniego okresu pracy, praktycznie każdego roku z różnych źródeł. Zdobywamy środki po to, żeby analogiczne ćwiczenia organizować. Ogromnie cieszymy się z obecności naszych przyjaciół z Ukrainy, oficerowie i studenci Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, którzy tutaj nadają ten komponent transgraniczny. Kiedy w 2012 roku zaczynaliśmy pierwsze ćwiczenia w ramach programu RITA, były one inspirowane
zainspirowane imprezą Euro 2012. Był wtedy ogromny optymizm, wiara, że ta integracja europejska no, będzie miała duże tempo. Niestety od tego czasu świat zmienił się na dużo na niekorzyść i te wszystkie negatywne zagrożenia terrorystyczne, rozmaite, wszystkie inne, musimy uczyć się wspólnie po prostu zapobiegać im. Wspólny wniosek jednej z organizacji pozarządowych oraz gminy Zagórz przy współudziale pana Jerzego Zuby spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, został wybrany do realizacji, czego efektem były dzisiejsze ćwiczenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom, które brały udział w dzisiejszych szkoleniach. Przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, naszym strażakom ochotnikom i wszystkim naszym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, jak również grupie GOPR, naszym kolegom z Ukrainy, z Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Również zaangażowała się w to młodzież i dyrekcja gimnazjum w Zagórzu. Także wszystkim bardzo składam serdeczne podziękowania. Finałowym akordem polsko-ukraińskiego projektu było seminarium naukowe na temat tworzenia i funkcjonowania międzynarodowych systemów ochrony ludności. Dowódca ćwiczeń, aspirant sztabowy GIBA, melduje zakończenie międzynarodowych ćwiczeń na gminie Zagórz. Tak? O, fajnie. Dziękujemy. TV Podkarpacie.pl